Będzie walczył tutaj o pierwsze miejsce. Będzie walczył o zwycięstwo. Patrzę, jak wieje ten wiatr. Ogromne chorągwie, flagi narodowe teraz zaczęły powiewać. Od strony fiordu zaczyna mocno w tej chwili wiać. To nieszczęście dla skoczków, aby ten wiatr nie przeszkadzał Małyszowi. No ale on wygrywa i z wiatrem, on wygrywa i z odległością, on wygrywa z powietrzem. Już odbił się, doping publiczności, lewa narta chwieje mu się w powietrzu, ale frunie, ustał, ustał, to jest chyba rekord skoczni. Jakie on ma nogi, jak granit, on skały potrafi przenosić, on walczy o wszystko, mówiłem. Adam Małysz, publiczność bije tylko brawo. Coś fantastycznego na skoczni w Trondheim. 138,5 metra. Szczepie się w lewą, w prawą rękę. 138,5 metra i ustał. Ustał, choć przecież z taką siłą walił nartami o ten twardy, śnieżny zeskok. Wysokie noty za styl. Nawet 19 punktów. Jeden z sędziów 17 punktów. No ale niech on spróbuje przy takim dalekim skoku ustać. To nie było lądowanie telemarkiem, ale inaczej nie mógł. 254,6 punktu, nota łączna.